Ponad 220 uczniów publicznej szkoły podstawowej specjalnej nr 10 w Wałbrzychu będzie mogło skorzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej. To nie jedyna zmiana, jaka pojawiła się w placówce. PSP nr 10 wyremontowano parkiet sali gimnastycznej, położono nowe tynki, pomalowano ściany i sufit, wymieniono stolarkę drzwiową z ościeżnicami we wszystkich pomieszczeniach. Wykonano także nowe posadzki. Położono również nowe płytki w toaletach. Wymieniono ogrzewanie i wykonano modernizację wodno-kanalizacyjną. Wymieniono także instalację elektryczną i lampy. Pojawiły się także nowe urządzenia sportowe i wykonano wentylację w pomieszczeniach zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wykonano również toaletę z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna dla naszych dzieci jest bardzo potrzebna, ponieważ tam mamy zajęcia rozwijające ruchowo, a jak wiemy, dzieciom niepełnosprawnym to jest po prostu potrzebne jak powietrze. Zawsze mieliśmy tę salę, prawie zawsze, ale wymagała ona ogromnych wkładów i remontu. Mimo tego, że dbaliśmy o nią, i chuchaliśmy, dmuchaliśmy, no to jednak ząb czasu już było widać. Ale dzięki temu, że Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs i w porozumieniu z Urzędem Miasta, czyli naszym organem prowadzącym, złożyliśmy akces, że chcemy wziąć udział w tym konkursie. No i właśnie okazało się, że dostaliśmy dofinansowanie i w tym roku właśnie wyremontowano salę wraz z tym całym zapleczem. W szkole powstała również sala doświadczania świata. Dzieci będą mogły komunikować się za pomocą alternatywnej metody komunikacji, MOVIC tak zwanej. Dostaliśmy tutaj sprzęt do tego, czyli tablety, no oraz dodatkowe kształcenie nauczycieli, ale także sala doświadczania świata, która pozwala dzieciom poznawać świat przez emocje. Dzisiaj dzieci, mam nadzieję, pokażą, kilkoro ich będzie, bo pandemia jest i nie możemy podziękować tak, jakbyśmy chcieli, tak jak umiemy, ale na pewno zobaczymy tę salę, to jest wszystkie urządzenia, które działają na nasze zmysły. Celem projektu Codziennie pewniejsi siebie jest doskonalenie umiejętności nauczycieli i pedagogów, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wobec niepełnosprawnych uczniów. Celem jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkół specjalnych i dostęp do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu niepełnosprawnych uczniów. Koszt inwestycji to ponad 816 tysięcy złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa 204 tysiące.